Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. W kalendarzu mamy poniedziałek, 9:15 na zegarach. Temat dla reportera, czasy starty. Jarek Adamek ze mną. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. I czekamy na telefony. W zasadzie ten telefon już jest, zatem odbieramy. Odbieramy, na co czekać. Dzień dobry. Dzień dobry. Temat dla reportera? Tak jest. Wie pan co? Ja dzwonię z Gostynia. Mam kilka spraw, bo chodzi o to, że o przycięcie drzewa jednym słowem by można było widzieć lustro. To jest krzyżówka Słowackiego i Twardowskiego. Jeśli się jedzie po prostu od ulicy Słowackiego, to z lewej strony nie widać po prostu nic, bo jest parking. Mm. I to utrudnia po prostu orientację. Znaczy drzewo zasłania. Drzewo, żeby przyciąć, żeby było widać lustro, bo blisko jest po prostu lustro, tylko jest zasłonięte tym drzewem. Okej, okay. Druga sprawa. Druga sprawa, żeby po prostu lepsze jakieś oznaczenie krzyżówki polna-leśna, bo tutaj ludzie mają, nie wiem, czy nie widzą, czy jako, że po prostu jeśli jest ulica główna, to ludzie ustępują tym ze stopu, więc nie wiem. I tak samo tam dwa stopy, kto ma szybciej jechać, Jedna strona ma stop. Dwie. Tam są dwa stopy. Przebieg drogi głównej, ale ludzie z tej głównej po prostu biorą i po prostu stop, że stop ma pierwszy jechać, więc z tej strony co stop. Coś bardzo uprzejmi ludzie tam są. Ale wie pan, ale ci, którzy jadą główną, nie mają stopa. Czy mają też? Nie wiem, tam jest chyba źle troszeczkę oznaczenie zrobione. To by trzeba prostu zobaczyć. Poprosimy Aldonę, niech się tam przyjrzy. Coś jeszcze dla szanownej pani? Wie pan co? I jeszcze ostatnia sprawa to piesi w Gostyniu. Powiem szczerze, wchodzą nagle na jezdnię, nie wiem, czy uważają, że mają we wszystkim prawo. Nie wiem, proponuję, żeby po prostu na miejscu kierowcy obok, jako pasażer obok kierowcy wsiedli i po prostu pojeździli trochę po mieście, się zorientowali, w czym problem, bo wchodzą nagle na jezdnię i trzeba hamować nagle. No, tu to możemy tylko apelować do pieszych, bo... Nie wiem, czy to tak w innych miastach tak jest. Bywa. Nie zastanawiają się, ani nie patrzą w lewo, w prawo. Ktoś się zamyśli, może sami zakochani w tym Gostyniu. No właśnie, może i tak. Dobrze, więc tu apelujemy do pieszych, żeby nie wchodzili, a do kierowców, żeby po prostu bardzo uważali, bo jak słyszycie, w Gostyniu wielu zakochanych chodzi i tak czasem te myśli fruwają jak motyle. Bardzo serdecznie dziękujemy, a w sprawie tych dwóch miejsc poprosimy Aldonę Prycko-Jaskiewską, naszą wspaniałą reporterkę gostyńską, żeby interweniowała u zarządcy drogi, czy można poprawić bezpieczeństwo. I jak zawsze Gostyń serdecznie pozdrawiam, odbierając kolejny telefon. Dzień dobry. Nie mamy. 65 529 5529. To jest nasz telefon do państwa dyspozycji. No niestety, po raz drugi nic. Przez 26 minut jeszcze do za 15:10, jak zawsze. No i co tam komu w ten weekend się ciekawego nasunęło? Weekend był fantastyczny. No, początek troszkę burzowy, ale jak to już nie mówimy, były takie armagedony, jak tam co niektórzy zapowiadali, że się będzie działy straszliwe tam rzeczy. No mi niestety pranie zmokło na sznurach, bo zapomniałem zdjąć, bo tak, a to tak przejdzie, a to tak nie pada. Bokiem. A to musi wyschnąć, bo to jeszcze wilgnę, no i koniec końców zdejmowałem w niedzielę. 65 529 5529. Zapraszamy bardzo serdecznie do dzwonienia. Co tam się u was działo? Coś może miłego wam się trafiło i chcecie się też podzielić, to też nam będzie miło, jak będziemy mogli państwu
antenę udostępnić. Takie podsumowanie weekendu można zrobić u nas. Można. Ja myślę, że mieli państwo udane weekendy. Tak czuję w kościach. 65 529 5529. Ktoś próbował się dodzwaniać, tak. Nie przebił się jakoś przez te elektroniczne jakieś dżungle. Może teraz szanowny pan lub pani spróbuje się dodzwonić, bo linia jest wolna. 65 529 5529. Zapraszamy, polecamy. Ten czas jest dla was. My tylko możemy namawiać i namawiamy do tego, aby dzwonić do tematu dla reportera. 20 minut po 9 dopiero, a więc sporo czasu jeszcze przed nami. No i tak się i wyczerpał tak temat, no jakoś, więc czekamy. Jakoś tak chyba nie ma skarg za dużych na rzeczywistość, poza Gostyniem, ale przypominam, że można i z Wolsztyna, i można z Rawicza, i można z Kościana, no i z Jarocina, a z Leszna też oczywiście. Mamy telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja mam takie pytanie. Wczoraj byłem na żużlu. Mhm. I powiem tak, niby dołożyli głośniki, ale w ogóle w połowie sektora siedziałem na wysokości, nie było nic słychać, kompletnie. Tam się pytałem, z kim to można gadać. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tak, ale wczoraj nie miałem gdzie, nie? Jasne. Ewiku, byłeś, jak rozumiem... Żeby to pogłośnić. Ewiku, byłeś, gadałeś... Odnośnie tych palenia papierosów. Ojej. Nie wolno, nie wolno, a palą i palą. Pety jeszcze pod nogi rzuci, nie? Może nerwowy mecz był bardzo. No, faktem był nerwowy mecz, ale wie pan, tylko jest mecz, panie Jarku. A to jest, ja bym to powiedzieć, brak kultury osobistej mi się wydaje. No to prawda, rzeczywiście. Jeżeli jest zakaz, to jest zakaz i nie powinno się... Inna rzecz, że jeszcze się powinno myśleć o tych innych, którzy wkoło nas siedzą, nawet gdyby nie było takiego zakazu. Ale dobrze, dziękuję panu bardzo, pozdrawiam serdecznie. Eryk, jak tam było wczoraj? Coś byłeś? Widziałeś? Byłeś, mówiłeś. Gadałeś? Gadałeś. Słyszałeś się? No nawet bardzo dobrze bym powiedział. Bo, ale to może przez to, że po pierwsze Ekstraliga, nie chcę użyć słowa wydziwia, może chociaż to będzie dobre i nie można mieć odsłuchu, więc ja się nie słyszę na murawie. A wczoraj byłem akurat u góry i po raz pierwszy się słyszałem. A nie biegałeś po trawie? Nie biegałem wczoraj. To te tłumy rozczarowane, że się nie widziały. To dobrze, to niech będzie. Mamy telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, ja chciałem zgłosić na drodze pomiędzy Krobią a Gostyniem, jak się wyjeżdża z drogi od Krajewic, jest taki krzak na poboczu i to bardzo słaba widoczność jest z tej krzyżówki, jak się wyjeżdża. Wyjazd z Krajewic. No, z Krajewic. Przy tym przed KCPN-u, tam jak jest ta droga, na takich miejscach to jest, nie? Krzak. Od strony, z Krajewic, jak się wyjeżdża na Gostynia, Krobia Gostyń, nie? Jak wyjeżdżamy w prawo do Gostynia. No, to tak. Jest bardzo słaba tam widoczność. I jeszcze mam drugą sprawę, tam już było kilka razy zgłaszana taka przejazd pomiędzy Dzięczewem 1 a Dzięczewem 2, tak kostka tak usiadła, tam jest taka dziura. Tam już było parę razy to zgłaszane, tak. Ale nikt nie przyjechał, bo tam oni tą nową drogę mają robić, no ale nie można by to jakoś podnieść na obecną chwilę. No może to... czekają, aż siądzie do końca. No, ale to za chwilę tam zawieszenia poulatują. Ale też jeszcze tam są dziury też do załatania w Dzięczewie 1, dwie takie dziury. Na poboczach też, aby tam ktoś mógł przejechać, bo w tym roku w ogóle nie łatali tych dziur. Okej. Dobrze. Aldona Bycka-Jaskiewska. Aldona, dzisiaj słyszysz, jest festiwal spraw do ciebie. Mam nadzieję, że sobie notujesz też, a jak nie, to ci przekażemy oczywiście te wszystkie tutaj postulaty mieszkańców przepięknej ziemi gostyńskiej. 65 529 5529 i mamy kolejny telefon. Dzień dobry, jesteśmy na antenie. No, witam serdecznie. Ja dzwoniłam już dwa tygodnie temu odnośnie parkowania na ulicy Wilowej, na poboczach tych samochodów. To raz. Sprawa się, no, nic nie poprawiła. Natomiast dzisiaj przywracam się do tematu rozmówcy poprzedniego. Chodzi o właśnie o krzewy. Na odcinku od Dusiny na Pożegowo jest po prostu, można powiedzieć, droga zarośnięta. Przejeżdżając, no, ryszemy gałęziami o
lakier samochodu i jest to dość nieprzyjemne, bo mówię, że te krzaki po prostu wyrastają już na ulicę. Bardzo bym prosiła, żeby ktoś, no, chociaż minimalnie przyciął i widoczność by była lepsza, no i samochody ładniejsze. No, przekażemy prośbę, czyli kolejna droga w powiecie gostyńskim. Tak, Dusina, tak, tak. Pożegowo. Dzisiaj. Dzisiaj, tak. Dzisiaj jest dzień Gostynia, ale to... Dobrze, to miłego dnia. Dziękuję bardzo. Również miłego dnia. Ja wiem, dlaczego tyle telefonów z Gostynia. Wiem, ponieważ no, chcą pięknie ugościć może tych, którzy przyjadą w weekend na Dni Gostynia. Aha, więc to wszystko trzeba szybko zrobić tam. No dobrze, ale Dni Leszna też są w weekend, przypominam. No, żadnego telefonu z Leszna w takim razie. Widocznie wszystko krzaków, jest w najlepszym porządku. Żadnych krzaków nie ma w Lesznie, po prostu. Być może tak właśnie jest. Sprawdźmy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Leszna. Mhm. W takiej sprawie na ulicy Lipowej przy dawnym budynku ABC jak zwykle jest zapchana kanalizacja deszczowa. Przyjechać tam się nie da. Po prostu się nie da. W sobotę to było tak pięknie widać. Przy budynku Panoramy. Przy budynku Panoramy, tak, tak. Tak. Jak zwykle. Czyli na tym starym odcinku, na starym odcinku Lipowym, tak, tym blokowym. Tak, tak, tak. Mhm. Co jest, co większy deszcz, sprawa się powtarza, kanalizacja dalej jest niedrożna. Kanalizacja niedrożna. No, zwłaszcza, że ten deszcz, on był duży, ale nie jakiś strasznie duży. No tak, a przejście dla pieszych w tym momencie już po prostu pływało, także... Mhm. No dobrze, to MPWiK trzeba będzie chyba, znaczy pewnie tak zarządcę drogi przede wszystkim, ale MPWiK, żeby tam tym gulikowozem podjechali i przeczyścili te studzienki. Mam nadzieję, że to tylko to, że nic tam więcej nie trzeba robić. Dziękuję panu bardzo. No, dziękuję bardzo. 65 529 5529. A ty jakoś nie zauważyłem, akurat szedłem tamtędy w tym deszczu. Szedłeś tamtędy może w tym deszczu. Może nie rzuciło mi się w oczy. Może byłeś tak mokry, że ci było wszystko jedno. Kaptur na głowie był rzeczywiście. Czy od dołu, czy od góry cię zalewa. Także machnąłem ręką może i czy w te to już naprawdę nie ma żadnego problemu. 65 529 5529 to jest numer do studia. Trwa temat dla reportera i odbieramy już kolejny telefon, bo widzę, że się pojawił. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja chciałbym się odnieść do wczorajszego meczu. Jestem kibicem Unii Leszno, ale apeluję do Piotra Pawlickiego. Niech on się opanuje. On przynosi wstyd Unii. Z Gorzowem Pawlicki. Z Ostrowem Pawlicki. Z Apatorem Pawlicki. Czy on chce skończyć tak jak swój ojciec? Niech on się opanuje i niech trochę panuje nad sobą. Okej, dziękujemy bardzo. Bo to może człowieka o zawał przyprawić to, co on wyprawia. Dziękuję bardzo. Mocny telefon. Eryk jest chyba tu bardziej w temacie niż ja. Chodzi o sytuację, ale... tak, przy wyjściu z drugiego łuku doskonale wszyscy wiedzą, ci, którzy na stadionie... Zbyt ostrą jazdę? Czy mogę użyć piłkarskiego sformułowania faul? To faul nie, bo sędziowie mają do dyspozycji żółtą i czerwoną kartkę i tutaj sędzia nie pokwapił się, żeby wręczyć tej kartki wczoraj. Czy to był faul? Tam nie było kontaktu. Na meczach piłki nożnej czasem sędziowie również nie sięgają po kartki, mimo że do fauli dochodzi, więc dlatego cię pytam. Ale okej. Jeśli chodzi o moje zdanie, rozumiem, to tego faulu wczoraj nie było. O, tak umotne słowo, kontrowersyjna tutaj sytuacja miała miejsce. To już tak bardziej można jedni powiedzieć. Będą bardziej... Czy pytanie bardziej kontrowersyjne po stronie Piotra, czy bardziej po decyzji sędziego, ale to już nie będziemy tutaj się rozwijać. W każdym razie państwa komentarz do wczorajszego spotkania Unii Leszno z Apatorem Toruń, dobrze pamiętam? Fornet for Solution. To jest tak ciężka nazwa, w ogóle tak długa. Two for you. Coś mniej więcej takiego. 42. Na Apator Toruń. For nature. Nature od solution. Natury. No dobrze, zostawmy po prostu Apator Toruń. Można komentować ten mecz, oczywiście zapraszamy. 655-295-529. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Odnośnie towarowej w Kościanie, jeśli coś tam się dowiedzieliśmy, z tym obcianiem trawy, wykoszeniem chwastów,
towarowa, Kościan, no przypomnę się w tej sprawie koledze, bo jeżeli ta trawa dalej jest, to znaczy, że... Nie no, trawę byśmy chcieli mieć, a nie ziemsko. Rozumiem. Zmienić model zieleni miejskiej przy ulicy Towarowej. Dziękujemy bardzo. Dobrze. Ziemsko. Z tym wykaszaniem trawy to też może jest tak, że... Może tam ktoś króliki ma, to by może tam... Zadowolony by był. Prawda. 65 529 55 29. Kolejny telefon, kolejny temat. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię odnośnie tego pana, który dzwonił tutaj odnośnie Piotra Pawlickiego. Aha. Uwielbiam takich ekspertów. Oni są od wszystkiego, a zarazem od niczego. Bardzo ładnie Piotruś pojechał. Dziękuję, do usłyszenia. No, widzicie państwo, tak jak myślałem, kontrowersyjne to jest dobre słowo, czyli jednym się podoba, drugim nie. No, to jest też żużel, trzeba pamiętać, drodzy słuchacze. No, jednak sport kontaktowy, ale powiem, kontaktu nie było. A ja czekam na telefon, czy tam na tym torze nie można jakichś znaków drogowych postawić. O właśnie, i czy nie może być ciszej na przykład. Że na przykład jest stop dla żużlowca, albo ustąp pierwszeństwa przejazdu. No zobaczymy. Jakieś pasy wymalować ze strzałkami. Białe linie już są, także można jeszcze coś tam dorobić. Mamy telefon kolejny. Nie mamy. Niestety nie mamy telefonu. A to w takim razie zróbmy krótką przerwę. Bardzo proszę, przerwa teraz. No i za moment czas na drugą część tematu dla reportera. Ja przypomnę numer 65 529 55 29. Ja się zastanawiałem tak. Właśnie, czy ktoś w ten weekend świętował inny znakomity sukces wielkopolskiego sportu. Czy w piłce nożnej? Znaczy, no w Lesznie wiadomo, że tam Leszczynioki, to nie, ale nie, ja przypominam, chodzi, ja jestem z Krobi, a wychowałem się 20 metrów od linii kolejowej i państwu całe dzieciństwo, oczywiście mój świętej pamięci tatuś był wielkim kibicem kolejorza, więc ja tam się wczoraj ucieszyłem. Znaczy ucieszyłem się w tydzień temu, no ale wczoraj w bardzo wąskim gronie siebie i tylko siebie pogratulowałem. 65 529 55 29, jest telefon? No to zobaczymy. Sprawdźmy. Dzień dobry, jednak nie. 65 529 55 29. Tematy sportowe i nie tylko, drogowe, lampowe, chociaż lampowych jest ostatnio mniej, bo dni coraz dłuższe. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Co do meczu, tych ekspertów, co krytykują zawodników i tym bardziej Piotra, to niech się trochę zastanowią, swoich się nie rani, swoim się pomaga, to jest żużel, a że jest nagonka na Unię, to już inna sprawa. A zawsze... Pozdrawiam prawdziwych kibiców. Zawsze gdzieś tam ktoś z Warszawy, wiem, że lubił szczypać, albo z innych miast. Swoją drogą jest racja. Znaczy, dlatego pytałem, czy był faul, bo jeżeli byłby faul, no to nie ma jakichś okoliczności łagodzących, ale jeżeli Eryk, który moim zdaniem jest znawcą, mówi, faulu nie było, to ja mu wierzę. 65 529 55 29. Ale podyskutować oczywiście można, jeśli ktoś ma ochotę. Oczywiście, a może ktoś z Torunia zadzwoni i powie, że było inaczej. Dzień dobry, ja z Torunia. Dzień dobry, ja z Torunia, ja powiem nie to radio. 65 529 55 29. A czy w tamtym radiu się rozmawia? Że to radio z twarzą w sensie. To takie, co... Nie, tam są chyba różne radia, bo to duże miasto. Tak, to rzeczywiście jedno z większych miast. Zresztą piękne miasto mimo wszystko. Bardzo piękne. Mieszkałem tydzień w zeszłym roku, jak był Gordon Bennett, pozwiedzałem jak nigdy. Mamy telefon? Nie mamy telefonu, jednak niestety, nie, ale mamy. Czekamy oczywiście cały czas. 65 529 55 29, do godziny 9.45, a więc jeszcze przez najbliższe 9 minut. W tej chwili, no nieco ponad 9 minut, temat dla reportera i telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja nie dzwonię w sprawie Torunia. Dzwonię w sprawie Leszna. Chodzi mi o sprawę wyjazdu, który jest z Mickiewicza na Kraśnickiego w kierunku wiaduktu. Momencik, szanowny panie, bo tu się trochę gubię geograficznie. Plac Meciga, bo pan powiedział Mickiewicza i tu zdziwiłem. Aha, przepraszam, Meciga. Plac Meciga Kraśnickiego, w stronę wiaduktu. Tak, w stronę wiaduktu. Aha. Można skręcać. Można. Natomiast jadąc od Alei Jana Pawła II, już w lewo nie można skręcać. Na przykład, żeby zawrócić albo wjechać na rynek właśnie, i ja dzwonię w sprawie tego zakazu właściwie, bo on praktycznie by nie utrudnił. Na nowy rynek.
Tak, na Nowy Rynek, tam jest taki skręt, jak z Meciga się skręca. Ja wiem. To można w lewo, nie... a jak już z Alei, a no często jest to, no można jechać na rynek, nie trzeba objeżdżać całych Alei, bo tam dopiero bodajże koło Skarbowej by można było nawrócić. Jest taka sugestia, można by było zlikwidować ten... No nie wiem, szanowny panie. Tam jednak jest spory ruch idący w stronę wiaduktu. Często tam się samochody w kolejce ustawiają. Tam jest przystanek autobusowy, więc nie wiem, czy można ten zakaz skrętu w lewo zlikwidować. Okej, przekażę. Jak najbardziej, jak pan sobie życzy. Ale tak na logikę powiem szczerze, że bywa, że tam się kotłuje. Ja widziałem kierowców, którzy niestety zjeżdżali pod zakaz tam. No i to zawsze było trochę niebezpieczne zachowanie, bo tam jednak duży ruch. Ale okej. Okay. Zapytać nie kosztuje, prawda? Więc przekażemy, czy można zlikwidować. Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękujemy i pozdrawiamy. Likwidować. No, to jest przy okazji jedno z miejsc w Lesznie, gdzie tworzą się duże korki, które trwają 10 minut. Przed 8 zawsze jest korek. W szczycie komunikacyjnym. Tak, to jest nasz leszczyński szczyt komunikacyjny 10 minut przed 8. Ja myślę, że w Warszawie to by marzyli o takich korkach. Mamy telefon. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzwonię tu z takiej małej wioski Pianowo koło Kościana. W sprawie wywożenia dużych gabarytów. Chciałbym, żeby mi ktoś odpowiedział na pytanie, dlaczego nie zabierają na przykład kabin łazienkowych, jak ktoś wymienia i się wystawi. Dlaczego nie zabierają kabin, a inne rzeczy zabierają? Tak, zabierają. A te ściany, te szyby, drzwi to zostawiają. Ten brodzik zabrali, wszystką armaturę taką, co było, zabrali, bo dzisiaj tu jest akurat aktualna sytuacja. Przed godziną 7 już jechali, ładnie rano zabierają. Bardzo ci panowie uprzejmi są i to, ale takich szyb nie biorą. Co z tym zrobić? Czyli to są szyby. Tak. Okej, no musielibyśmy spojrzeć w regulamin tego związku Select, czy gdzieś tak, to mają. No Select. Tak, bo tam jest ten Select. Szyby. No okej, zapytamy jak to ma, no i co państwo macie w związku z tym zrobić z tymi szybami, nie? No tak. I potem słyszę, bo też do radia ludzie dzwonią, tam na drodze leżą śmieci, tam leżą. Ja znam takie miejsca, bo pracowałem na całym terenie gminy Kościan. I wiem, gdzie ludzie to wywozili. To co, to mamy tam na te... Zapytuję się, tak, czy tam mamy wywozić na te drogi te śmieci, skoro nie odbierają, a ja płacę co miesiąc 245 zł za wywóz. No, za sortowane śmieci. No tak. No. No, dobrze, no, bardzo proszę, spróbujemy z Selectem się skontaktować i sprawdzić, dlaczego właściwie nie uznają za odpad komunalny no właśnie takich szyb. Tak, no bo ludzie... jeszcze taka sprawa. Jest napisane w tym zestawieniu takim, że nie odbierają styropianu budowlanego. Uh-huh. A nie pan spróbuje taki opakowaniowy od telewizora, od automatu, od pralki, od suszarki, od tego wystawi, też nie zabiorą. Styropianów też nie zabierają. No, bo styropian. Ale pisze wyraźnie. Tylko budowlanego nie zabierają. No. Swoją drogą, dlaczego nie zabierają budowlanego? No, dobrze. Ja bym miał okay. Na tyle. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, radio, co również życzę. Może ktoś z mieszkańców regionów tych północnych właśnie, które są w związku Select, miał taką sytuację, ma to wyjaśnione, to może nam to wyjaśnienie przekaże. Będziemy też wdzięczni. Mamy telefon. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie. Chodzi mi o drogę wojewódzką 434 między Krzywiniem a Czerwoną Wsią. Tam jest tyle drzew do wycięcia suchych, że jest tak ciężko jechać, niebezpiecznie, że jest niemożliwe. Suche drzewa. Że? Suche drzewa, notuję sobie, co pan mówi po prostu. Tak. No. Suche drzewa między Krzywiniem a Czerwoną Wsią, droga wojewódzka. Tak. I jeszcze mam jedno pytanie. Ma być realizowana ścieżka rowerowa między od Jerki, Krzywin, Czerwona Wieś, Kąty. Kiedy to w ogóle będzie realizowane, bo tak jest niebezpiecznie jechać rowerem, że jest szok. Czy to jest ścieżka wzdłuż tej drogi wojewódzkiej, tak? Tak, ma być realizowana, tylko nie wiadomo kiedy, nie? Kąty, kiedy,
No dobrze, to pewnie trzeba będzie właśnie województwo zapytać, bo to ich droga. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję, miłego dnia, do widzenia. Również miłego bardzo dnia. Oj, byłaby fantastyczna ta ścieżka wzdłuż tej drogi 434. To tak by państwo, jeżeli nie wiecie, to takie przedłużenie by było tej ścieżki Leszno-Osieczna i dalej jakby się dało tam właśnie aż w Poznańskie, to by była piękna sprawa. I tak rowerem śmigać właśnie w tamtym kierunku, to byłaby oczywiście po takiej pięknej, nowej, wbudowanej ścieżce. No, bo tam rowerem po drodze trochę niebezpiecznie. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy i słuchamy. Dzień dobry. Witamy. Tak, troszeczkę mi się to nie podoba. Chodzi mi o to, że dzwonię od 20 minut ponad i co chwilę mam, że panowie mi odbieracie i mam rozłączenie. A możemy przejść do rzeczy? Tak, jestem na czarnym liście chyba u was. A możemy przejść do rzeczy? Liście. Proszę bardzo. Z wiadówki zjeżdżamy w Krasińskiego, Lesznie, w lewo. I kiedyś można było, jak na Mycyga się skręca w prawo, to tu można było w lewo wrócić i wjechać na targ. Czy to aż taki problem stwarza, że tam zrobili zakaz? Rozmawialiśmy o tym z słuchaczem przed chwilą, który telepatycznie chyba dzisiaj ten sam temat się pojawił, czyli zjazd z Alei Krasińskiego jadąc od Alei Jana Pawła II na Nowy Rynek. No dobrze, to już drugi słuchacz, który pyta o możliwość otwarcia tego zjazdu. Ja mówię, tam troszkę się korkuje ta ulica w tym miejscu, może dlatego ten zakaz wprowadzono, ale obiecałem, że zapytam, czy można ten zakaz zdjąć, żeby można było bezpośrednio w Nowy Rynek wjechać. Dziękuję bardzo. I czekamy na kolejne telefony. Temat jeszcze przez 2,5 minuty trwa. Mamy zatem połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu redaktorom. Chciałem wyjaśnić tą sprawę odnośnie tych wielkogabarytów. Tak. Szkła na pewno nie biorą. Kabiny, wszystko to jest szkło, szkła nie biorą, aha, szkło jest osobne pojemniki, także wielkogabaryty, wszystko to ze szkłem nie wezmą. Nawet drzwi będą wystawione, gdzie mała szybka nie zabiorą. A jak w takim razie jest to zagospodarowywane? Na przoki się to wozi, czy? Tak, na przoki ewentualnie, aha, jest worek na szkło. Ale białe, czy... Znaczy ja pytam, bo na przykład u nas w Lesznie jest inny związek i tak, tam akurat to jest na szkło, ale na szklane opakowania, natomiast nie na takie szkło właśnie szybowe, a u was można szybę wsadzić do pojemnika na szkło. No. I przyjmują. Powiem, że no zmieszane, poczaskać, powiedzieć, że się zbiła kabina i muszą wywieźć. I muszą wywieźć. To tak przy okazji. Jest sposób. Polak Polak potrafi. Styropianów to styropiany też zmieszane. Nie wiem, budowlane nie, ale wiem, że te wszystkie takie, które zabezpieczają, powiedzmy, sprzęty AGD czy coś takiego, to wszystko można zmieszane dać. Okej, czyli mam nadzieję, że pan słuchacz z Pianowa koło Kościana w tym momencie usłyszał, jak sobie poradzić z problemem, więc albo na przok wieść. Na przok, to na przok trzeba wywieźć. I przyjmują. Na pewno nie i na przoku przyjmują. No i przy okazji Dawida bym chciał pozdrowić. A pozdrawiamy. Pozdrawiamy Dawida. I redakcję. A my pana też miłego. Dziękujemy za to wyjaśnienie. Czyli na terenie Związku Select, jak państwo słyszycie, szkło typu tafle szklane nie będą odbierane jako gabawiec. Trzeba to samemu na przok. Albo tak jak pan słucha. Rozwiązanie również. I się szczasło. Co zrobić? I co zrobić, i nic nie zrobić, jeżeli odbierają, to dobrze. 65 529 5529. Mamy ostatnią minutę naszej audycji, więc jeżeli ktoś się jeszcze wstrzeli, to sobie porozmawiamy, a jeżeli nie, no to jutro sobie porozmawiamy. Mhm. Jutro o 9.15 kolejny temat dla reportera. Będziemy z niecierpliwością oczekiwać państwa telefonów. Kto tam będzie po drugiej stronie naszej szyby, to Eryk może wie, ja nie wiem. Mnie nie będzie po drugiej stronie szyby, mogę zdradzić, że jutro Grzesiu. Cudownie. Także jutro z Grzesiem i z Jarkiem wysłyszycie się o... Z Grzesiem od 6, a z Jarkiem o 9.15. Jutro, choć jeszcze dziś o 11.15. Pomagamy Ukrainie i do jutra. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.